Dobra, witam was w kolejnym odcinku, zagrajmy w Pokémon Fireed. Wybaczcie, że się żegnam po prostu. Ja widzę, jak mi przerywa nagrywanie dopiero wtedy, kiedy widzę, że FPS-y są na zielono. Bo ja nagrywam Bandicamem. Miałem przeczucie, czułem, że to cię stanie. Że to się stanie, przepraszam. Dobra. I on używa Ekansa i na Ekansa najlepszy będzie oczywiście nie Chwast. Tylko na pewno jakiś inny Pokémon. Dzięki. I ninja zdobył 23 poziom. Hurra! Ponownie. I chcę użyć Sandshrewa. I na Sandshrewa już użyję naszego Chwaścika. Hehehe. I za chwilę będzie miał 19 poziom. Yeah. Nie mogę narzekać. I w następnym mieście, w tym Vermilion, także złapię nowego Pokemona, którego też będę chciał dołączyć do swojej drużyny. Więc papa Sandshrew i witaj nowy levelu! Yeah! I pokonaliśmy młodzika Chada. I czułem przegraną. Tak. Ja czułem, że mój... moja odisz nie mogła sobie powalczyć. Mój przyjaciel ma wiele słodkich Pokemonów. Aha. No spoko. Ciekawe, kim jest ten przyjaciel. Pewnie ten zezlował ją. I dobra. Tutaj teraz, kurde, ona jest tej samej płci, więc... Dobra. Cięcie i zaraz do raz wracam. O kogo? Jestem ciekawy. I dobra, wejdziemy do tego domku i tutaj mamy jakiegoś Pokemona, jakieś tam kapsuły, komputer, jakieś plany porozrzucane na podłodze. Typowy studencki pokój. Hejka! Jestem Pokemonem! To znaczy nie jestem. Muffinbill, jestem Pokemoniakiem. Hej, o co chodzi z tym dziwnym spojrzeniem? Nie robię sobie jaj mały. No proszę, i to mówi. Nie wyszedł mi eksperyment i zostałem połączony z Pokemonem. No co, pomożesz mi? Jako, że Ash jest dobrą postacią, to oczywiście wybierzemy... Tak. Czekaj, zaraz wejdę do teleportera. Gdy już to zrobię, skorzystaj z mojego PC i uruchom program. Okej, nie ma sprawy. Podglądam go. Dobra. Ash uruchomił separator komórek teleportera. No, jak widzicie, było takie światełko, które przemknęło przez ten tunelik mały. I to był ten Bill. Wow. Ale ma włosy. Jakiej używasz odżywki? Yeah! Dzięki stary! Będę ci winien piwo! No, w tym wieku? Dobra. Wpadłeś tu zobaczyć moje rzadkie Pokemony? Nie? A to szkoda. Muszę ci jakoś podziękować. Okej, dobra. Może to pomoże. I dostaliśmy bilet na SSA, chyba. Tak. I mówimy, że stoi tam Vermilion i że jest tam wielka imprezka, że musimy po prostu tam być. Oni nie mówią nic przydatnego. I to jest ta droga, o której mówił tamten Felek, o tamten. Chyba mu chodziło o to, nie? Nie wiem. I dobra, w tym odcinku jeszcze planuję pokonać Misty, ale jeszcze, no jak to zabrzmi, tak nie teraz. No dobra, w sumie, co mi tam, tak. Lecz jak kobieto. Okej. Możemy iść do Misty! O, na szczęście przed Misty są jeszcze trenerzy, z którymi sobie powalczę naszą Chwast. I wbiję może 21 poziom. Trzymajcie kciuki. Hup, jestem pierwszy, dawaj! Hup, gugu. Pływak Luis chciałby walczyć i wysłał Horsea. I Horsea to jest kolejny nowy Pokémon typu wodnego.
to jest Pokémon konik morski. I lubi właśnie wysyłać nam smoke screeny. Jest! Ale smoke screeny są dla ciot. I pokonaliśmy Horsea i błagam, żeby nam się dobiło troszeczkę levelka. Błagam. No. I Shredder to jest kolejny nowy Pokémon. Pokémon Ostryga i Pokédex mówi, że wystawia swój język po to, żeby złapać na niego małe muchy i różne takie robaczki, żeby sobie zjadł. No. I jego skorupa jest niezniszczalna. Więc nie grajcie nim w piłkę nożną. Taki mały bonusik ode mnie. I pokonaliśmy Luisa i był nam 21 poziom. Tak jest. Okej. Okay. Tutaj jest jeszcze jedna trenerka i ona będzie miała kolejnego nowego Pokemona. Co ty? Jestem więcej niż pewna, że wygram. Nie musisz przeszkadzać misji. Zobaczymy. I ona ma Pokemona Goldin. Goldin to jest Pokemon ryba. Właściwie to w Pokédexie mówi, że to jest złota ryba, ale mi to nie wygląda na złotą rybkę, tylko po prostu na rybkę. I ona używa tego przeklętego supersonika. Błagam. Nienawidzę. I Hornata użył, mam nadzieję. O, jest, super. I Goldin uczy się tutaj powietrznego ataku, peck, ponieważ ma swój róg. A to trzeba mieć dziób, z czego to się orientuje, więc no. Widzicie sami. I za nią dostaniemy, tak myślę, że dużo expa, bo to jest 19 poziom i jeszcze Goldin. A Goldin, za Goldin zawsze się dostawało dużo expa. Mam nadzieję, że nam wbije. Aj. Zawiodłem. Dobra, więc. Szybka wizyta w centrum Pokemonów i za chwilę do was przyjdę. Okej, jestem. Pokemony są wyleczone i idziemy na starcie z Misty. Pewnie pierwszego starcia z nią nie wygramy, ponieważ moje Pokemony pozostawiają jeszcze sobie wiele do życzenia, jeżeli chodzi o takie różne ruchy i w ogóle. I ona coś tam pieprzy, coś tam o jakichś tam wodnych Pokemonach. Więc równie dobrze możemy to wszystko pominąć i z nią powalczyć. I wysyła Staryu. Staryu to jest nowy Pokémon i podobno ten kryształ na jego głównej części, tak to ujmę, jest bardzo drogi w sprzedaniu. Może kosztować nawet kilka milionów. I błagam, zabij go, proszę. Jest! Super jesteś, Chwast. Jesteś super. I Chwast chyba nie wbije. I to jest Strajmy, kolejny nowy Pokémon. Starmie. Kolejny nowy Pokémon. Pokémon też rozgwiazda i... to jest ten sam opis co do... O kurde, co do Staryu, tylko że po prostu jej kryształ jest dużo bardziej, w sensie, dużo bardziej, jakby to ująć, droższy, przepraszam, zabrakło mi słowa. I błagam, proszę cię, Chwast, proszę, nie, o, na szczęście, ratujesz nam życie. A szkoda. Bo to mogła być naprawdę szybka walka i Chwast mogłaby zdobyć kolejny poziom i kolejny poziom ewolucji. I dobra, tutaj nie będę ryzykował i zmienię już Pokemona, ponieważ nie chcę, żeby mi zemdlał. A zemdlenie w tej sytuacji to jest coś, co nie jest takie... Co? Coś, co nie jest takie za bardzo przydatne, więc... No. I nie wiem, czemu nie użyłem Quick Attacka, błagam tylko, żeby mnie nie zabiło. Tak. I ninja, wszystko w twoich rękach. Błagam. Kurde, czemu użyłem tackle? Błagam. I znowu użyłem tackle.